Bardzo dziękuję. W tej chwili pytanie zadaje pan przewodniczący Bosacki. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Panie świadku. Panie członku. Panie przewodniczący. Dlaczego? Znaczy, pan jest świadkiem, prawda? Pan członkiem, tak, tak. Znaczy, naprawdę nie rozumiem, po co była ta uwaga. Chcę pana pytać o pana uprawnienia oraz wykonywanie tych uprawnień w kluczowych dla zakupu Pegasusa miesiącach 2017 roku jako dysponenta Państwowego Funduszu Celowego, czyli Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Chcę pana pytać o bardzo szczegółowe rzeczy, dlatego że pana stan wiedzy przedstawiany w pana słowie wstępnym swobodnej wypowiedzi oraz w niektórych odpowiedziach na już zadane pytania różni się od stanu wiedzy komisji. Różni się na przykład co do tego, jakie możliwości miał Pegasus. Myśmy usłyszeli od jednego z najlepszych w Polsce specjalistów od tego typu systemów czy urządzeń, że to był system absolutnie najwyższych możliwości, w przeciwieństwie do tego, co pan mówił. Że również miał możliwości manipulowania, na przykład wysyłania w imieniu osoby, której telefon operator Pegasusa opanował, w imieniu tej osoby wysyłania wiadomości, co jako żywo jest, jest manipulacją. Pan mówił, że on nie może manipulować i tak dalej, i tak dalej. Chcę panu też zwrócić uwagę, że pana uporczywe pytania o to, gdzie jest zniesienie klauzuli niejawności z dokumentu, który panu przedstawiliśmy i który ja tutaj przedstawiam, są absolutnie pozbawione sensu, ponieważ z tego dokumentu, jakby pan się mu przyjrzał, właśnie wynika, że on nie był tajny, ponieważ nie ma oznaczeń kancelarii tajnej na nim, więc on był od początku jawny. I tak dalej, i tak dalej. Pierwsze pytanie. Zeznał pan, że nie wie, jakie były wcześniejsze ustalenia przed 15 września 2017 roku między pana ministerstwem a Centralnym Biurem Antykorupcyjnym co do tego, na co i jakie pieniądze będą z pana funduszu, którym pan nadzorował, przeznaczane, czy tak? No nie pamiętam tego precyzyjnie, nie jestem w stanie odpowiedzieć. Wydaje mi się, że ja w takich ustaleniach nie uczestniczyłem, no ale też nie wykluczam, by były różnorakie gremia raczej oficjalne, gdzie uczestniczyli przedstawiciele CBA, gdzie mogła być o tym jakaś rozpowiedź, ale no nie jestem w stanie precyzyjnie odpowiedzieć na to pytanie. To mnie martwi, wie pan, bo był pan już wówczas ponad 3 miesiące, bo mówimy o cały czas dokumentach, które zaczynają się 14-15 września 2017 roku, a pan był od 12 czerwca, czyli ponad 3 miesiące, dysponentem tego funduszu, z którego miano przekazać te pieniądze. Czy więc pan był realnym dysponentem, czy też pan tylko realizował polecenia swojego szefa, czyli ministra Ziobry w tym zakresie? Byłem w tym czasie realnym dysponentem, bo przygotowywałem wdrożenie nowego, nowego systemu pomocy postpenitencjarnej i realizacją zaleceń pokontrolnych Najwyższej Izby Kontroli, czyli tej z raportów z 16 roku, które nakazywały zmianę w zakresie funkcjonowania Funduszu Sprawiedliwości i nowelizacji ustawy sejmowej. Więc jak pan doskonale wie, między czerwcem a sierpniem odbywały się główne prace legislacyjne i byłem bardzo zaangażowany w te sprawy po to, żeby zrealizować zalecenia pokontrolne NIK-u, ale pozwoli pan, że króciutko jednym zdaniem, bo pan powiedział, że moja wiedza mija się z tym, co przekazał ekspert, a ja wysłuchałem dokładnie rozmowy eksperta i ekspert poinformował Wysoką Komisję o tym, że muszą państwo sięgnąć do umowy licencyjnej, jak wiadomo jeszcze i państwo nie mają, więc tej wiedzy państwo nie mają, a ekspert mówił, że mógłby sobie, był w stanie wyobrazić, że coś tam jakąś funkcjonalność może mieć albo nie mieć, no to są jakieś wyobrażenia pana profesora, które on wyraźnie czynił te zastrzeżenia. Państwo teraz opinii publicznej nie przedstawiają tych zastrzeżeń, więc zachęcam opinię publiczną, żeby wysłuchała tego przemówienia eksperta w tym zakresie. Natomiast co do
wysyłania, panie przewodniczący, SMS-ów w czymś imieniu, z całym szacunkiem, ale do tego nie potrzeba w żaden sposób Pegasusa. Ja się zajmowałem cyberbezpieczeństwem i mogę panu z doświadczeń, szkoleń, na których byłem, jakichś związanych z cyberbezpieczeństwem, widziałem pokazy, gdzie eksperci tym się zajmujący, nie używając na pewno Pegasusa ani innych skomplikowanych narzędzi, byli w stanie w imieniu jakiejś osoby jakieś SMS-y wysyłać, więc z całym szacunkiem, ale to nie jest, zaproszą państwo kogoś, nie wiem, zaufaną trzecią stronę albo kogoś, kto ma wiedzę na temat cyberbezpieczeństwa i państwu opowie, że to nie jest jakieś rocket science albo jakieś nie wiadomo jakie osiągnięcie. Nie rozmawiamy o rocket science, tylko w pan to czyli tak przedstawił, technice kosmicznej, tylko o pana roli w tej całej sprawie. I wracając do tego, dobrze, że pan wspomniał o tym przygotowywaniu zmiany ustawy. Pan cytował to, jak zmieniano tą ustawę w sposób, powiedziałbym, oszczędny i wybiórczy. Ja panu powiem, co pan zawarł w tym uzasadnieniu. Kiedy zmienialiście, że powinny być dodane zadania z zapobieganiem przestępczości. I teraz cytat. Finansowanie zadań związanych z zapobieganiem przestępczości, powstawaniem i wyposażaniem tzw. przyjaznych pokoi przesłuchań w jednostkach wymiaru sprawiedliwości oraz rozwinięcie systemu mediacji. Mógłbym jeszcze tutaj dwa zdania podać, ale do temu miało służyć, a nie zakupowi środków w techniki operacyjnej. Przynajmniej tak to uzasadnialiście w tym, co pan przedstawiał Komisji Sejmowej. To można odpowiedzieć? Nie, na razie nie. Na razie pan nie manipuluje, zadałem pytania. Pan manipuluje, panie przewodniczący. Niech pan doczyta całość. Jeżeli pan mi zarzuca, no niech pan całość przeczyta. Dobrze. Przecież tam jest wyraźnie wskazane zakup sprzętu dla jednostek sektora finansów publicznych, na przykład nie, policji, nie. A po przecinku jak jest najbardziej zdrowia. Nie. Ja bym szedł z panem polemikę, gdyby nie to, że zabrali istotne mi należy rano uznać, laptopa, a teraz czy komórkę. Pan będzie łaskaw, poprosił pan, żeby przeczytać całość. Proszę mi zwrócić komórkę, całość. To ja panu powiem, co tam jest. Za szczególnie istotne należy uznać możliwość zapewnienia finansowania potrzeb związanych z tworzeniem, modernizacją oraz wyposażeniem tzw. przyjaznych pokoi przesłuchań w jednostkach organów ścigania i w sądach oraz wydzielenie w sądach pomieszczeń dla świadków, jak również odrębnych pomieszczeń dla pokrzywdzonych. Istotne mogą okazać się również możliwości przeciwdziałania przestępstwom poprzez dofinansowanie i zakup sprzętu specjalistycznego dla jednostek takich jak policja, służba zdrowia i tym podobne. Dokładnie. No właśnie. To dlaczego pan manipulował wcześniej? Bo tak samo jak cały czas mówicie, że wyłącznie dla CBA, cały czas wie pan, panie przewodniczący. Pani przewodnicząca, no, panie przerywa przewodniczący, mi no, świadek. Pan widzi. Czy świadek może no, wysłuchać w pokoju do końca pytania? Jestem bardzo spokojny, panie przewodniczący. Bardzo proszę. To zgodnie ze swoim spokojem niech pan nie przerywa w zadawaniu pytania. Ale jeżeli pan manipuluje, to z całym szacunkiem. Nie manipuluje. Sam się pan przyznał, że potem pan komisja, doczytał, że tam jest publiczność oceni, czemu miały służyć te zmiany. I pokoje przesłuchań były robione, ale w tym zdaniu... No, Pani przewodnicząca, po raz kolejny. Panowie, ja bardzo proszę nie wchodzić między sobą. Proszę, ja nie, pan nie zadaje wchodzę, pytanie, pan świadek. Odpowiada. Wchodzi, pan też wchodzi, panie przewodniczący, panie pośle. Kto panu przekazał informacje na temat systemu Pegasus? Kiedy był pan poinformowany, że na system Pegasus lub nazywany inaczej Jarvis w Polsce będzie, co też jest informacją jawną, będzie przekazane 25 milionów z funduszu, którego pan był nadzorcą? Nie jest łatwo na to pytanie powiedzieć w sposób jednoznaczny, biorąc pod uwagę to, co powiedziałem wcześniej, czyli odkąd byliśmy w ministerstwie, czyli przez praktycznie cały 2016 rok i połowę 2017. Jeden z ważniejszych tematów był brak skuteczności państwa polskiego przez to, że właśnie takiego systemu nie posiada do zwalczania przestępczości i do sprawdzania komunikatorów. W związku z tym ja nie jestem panu przewodniczącemu w stanie powiedzieć, że to było 1 stycznia 16, czy to był który dzień 17 roku, bo jeszcze raz powtórzę, po stronie Ministerstwa Sprawiedliwości było zadanie związane z tym, że wpłynął wniosek, skoro wpłynął wniosek, to udziela się dotacji, a skoro udziela się dotacji, to po udzieleniu tej dotacji już dysponent sobie decyduje, co kupuje. No, Ministerstwo Sprawiedliwości, jak nie wiem, przekazuje dotację, czy w ramach sum na zlecenie dla jednostek sektora finansów publicznych, będąc precyzyjnym, ale na przykład dla samorządów i mówi, że ma kupić wóz strażacki, no to Ministerstwo Sprawiedliwości nie określa, czy to ma być
jakiś kamas czy Scania, tak? No pod tym względem to jest sprawa po stronie, jest podział państwa, przecież podział zadań w państwie dosyć oczywisty i to nie minister sprawiedliwości narzuca czy określa, jakiego rodzaju środki techniki operacyjnej mają być, to Centralne Biuro Antykorupcyjne, zresztą mówiłem o tym w zdaniu wstępnym, zaproponowało tych 10 funkcjonariuszy, 7 oferentów i tak dalej. I to oni dobrali taki sprzęt, który był dobry, nie wiem czy najlepszy na rynku, bo są też inne przecież na rynku dostępne, ale taki sprzęt zakupili. Pani przewodnicząca, pozwolę sobie jeszcze dopytać pana świadka. Przepraszam, czy pan miał wiedzę o tym, jakie kryteria, jakie funkcjonalności system, na który pan miał przekazać 25 milionów złotych, powinien mieć? Czy to było określone? W dokumentach, które są dostępne komisji, dokumentach jawnych, nie ma tego typu kryteriów. Czy pan o takie kryteria zadbał? Co do kryteriów, no to na części niejawnej, bo też te akta są, jakie są. Natomiast podstawowym, najważniejszym zadaniem państwa polskiego było uzyskać sprzęt, który jest w stanie skończyć z działalnością przestępczą tych osób, które porozumiewają się nietradycyjnymi środkami porozumiewania, czyli po prostu korzystają z różnych komunikatorów, WhatsAppów, sygnalów i tak dalej. I to było podstawowe, rozumiem, było główne ustalane kryterium między panem a dysponentem, czyli Centralnym Biurem Antykorupcyjnym. Może pan powtórzyć jeszcze raz, bo nie dosłyszałem pierwszej części pytania? Czy te funkcjonalności były ustalane między panem jako tym, który jest dysponentem tych ogromnych pieniędzy, a tym, który ma dostać te pieniądze, czyli szefami Centralnego Biura Antykorupcyjnego, tak? Czy po pierwsze, tak część z tych rzeczy jest niejawna, więc przy innym gremium i w innym spotkaniu bez kamer, a część, jeszcze raz powtórzę, to Centralne Biuro Antykorupcyjne, zresztą jak każda inna jednostka sektora finansów publicznych, mogła wnioskować do Ministerstwa Sprawiedliwości o dotacje. W związku z ich wnioskiem po przeprowadzeniu merytorycznej oceny przez pracowników Departamentu, przepraszam, została podjęta decyzja o tym, że ten wniosek spełnia kryteria i ta dotacja może, przekazanie tych środków w ramach sum na zlecenie dla jednostki sektora finansów publicznych jest realne i możliwe. Już nie będę zadawał pytania. Myślę, że kolejni członkowie zadadzą panu pytania o ten pośpiech niezwykły. Ja tylko powiem tyle, że według mnie z tego, co pan mówi i z tego pośpiechu nie wynika, żeby pan w sposób zgodny z pana obowiązkami wykonywał obowiązki dysponenta Funduszu Sprawiedliwości i rzeczywiście dbał słusznie o wydawane 25 milionów z pieniędzy podatników. Ja mogę powiedzieć, według mojej opinii pan nie wykonuje słusznie swoich obowiązków. No to możemy się tak opiniami przerzucać. Nie jest pana rolą opiniowanie, tylko zadawanie pytań, panie pośle członku. Dziękuję. Teraz pytanie zadaje pan Paweł Ślis.